Witam Was na kanale o sportowym szkoleniu psów. Dzisiaj dwa dni prowadzenia ciężkiego seminarium, gdzie psy naprawdę dawały z siebie wszystko. Witamy Sylwię. Cześć Sylwia. Cześć, witam Was serdecznie. Mamy dzisiaj dwie części. Jedna część będzie dostępna na YouTubie, a drugą wrzucimy sobie jako taka top secret do Akademii Psich Sportów i Akademii Ogarnij Go. Sylwia. Czym jest nosework? Gdybyś miała to wytłumaczyć osobie, która chciałaby coś zrobić z psem, ale sama nie wie, co tak naprawdę. To tak postaram się ograniczyć do kilku zdań. Nosework jest sportem kynologicznym. Wywodzi się ze szkolenia psów w służbach. No i jakby pomysł twórców nosworku był taki, że dostrzegli, jakie są profity dla psów służbowych właśnie z takiej pracy węchowej. No i stwierdzili, że byłaby to świetna aktywność dla takiego zwykłego burka. Okej, okay. A jakie to są profity w takim razie? No więc tak, przede wszystkim jest to porcja takiej pracy umysłowej dla psa. Czy czasami się właśnie do rozwiązywania krzyżówki nie przerównuje? Bardzo często, tak, do jakichś właśnie łamigłówek, do krzyżówek, więc taka po prostu stymulacja intelektualna. Oprócz tego węszenie po prostu jest przyjemne. Psy bardzo lubią węszyć, bardzo lubią eksplorować otoczenie. Jest to coś, co sprawia im właśnie przyjemność, też powoduje no, relaks, nie? Więc to też właśnie bardzo fajnie działa tak wyciszająco na psy, które są bardziej może reaktywne. Czyli zwłaszcza dla takich psów jest to duża korzyść. Oprócz tego nosework bardzo podnosi pewność siebie psów. Psy muszą być tutaj samodzielne, niezależne. To one jakby ten sukces zawdzięczają sobie tak naprawdę, więc nie ma tego takiego dużego wsparcia, czy gdzieś prowadzenia przez przewodnika, co też właśnie powoduje, że, no, że ta pewność siebie po prostu wzrasta, że tych sukcesów jest bardzo dużo na takim treningu. Więc jakby to też jest taka bardzo ważna korzyść z właśnie z trenowania. No i to tak naprawdę przyświecało twórcom nosworku i oni w ogóle też zaczęli taki program właśnie z psami schroniskowymi, właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie korzyści, które daje ta praca węchowa. Także tak jak mówiłam, jest to sport kynologiczny, więc tak jak każdy inny sport ma swoje określone zasady rozgrywania zawodów. No wiadomo, że jest to no, inne zapachy są szukane przez psy niż gdzieś tam, niż w służbach, tak? I nie szukają tu jest to sport, jest to zabawa, nie szukają narkotyków. Jest to sport, jest to zabawa, a nie jest to praca, no bo mówi się, że psy służbowe robią to na poważnie. I tutaj no, jest często to może być kwestia życia bądź śmierci, nie? Jeżeli to jest na przykład znalezienie ładunku wybuchowego, w odpowiedni sposób jego oznaczenie, natomiast no, w nosworku jakby no, to wszystko nie jest tak na poważnie. Czyli chowamy, najpierw warunkujemy psa na dany zapach. Czyli na przykład tutaj w polskiej lidze nosework mamy cynamon, pomarańcze i goździk. I na początku jest etap warunkowania tego zapachu, żeby pies wiedział, czego ma szukać, a następnie pies poprzez rozpracowanie tak zwanego stożka zapachowego, czyli że ten zapach się rozchodzi w pomieszczeniu, cząsteczki sobie jakby gdzieś tam się osadzają, są zawieszone w powietrzu, pies je zbiera, analizuje i od tego najmniejszego stężenia do tego źródła, tam gdzie próbka tak, namierza, podąża. Tak, tą próbkę. I te rozpracowanie, te zbieranie, te analizowanie, tutaj jest właśnie tą mentalną pracą umysłową, tak, bo komuś się wydaje, że no czym ten pies się męczy, jak on tylko węszy. I jakby takie samo węszenie może nie jest aż tak, no nie jest taką wielką tą pracą umysłową, ale właśnie ta praca na stożku, to, że ten pies nieraz od wejścia już łapie te pierwsze cząsteczki tej substancji zapachowej i tak jak właśnie po nitce do kłębka, nie? Że musi sobie to, albo tak ja to przyrównuję często do puzli, że jakby okej, no są te puzle na środku pokoju, jakby je widzimy, no ale trzeba je teraz ułożyć, co z tego? I pies właśnie łapie gdzieś tam tą cząsteczkę, no ale musi to wszystko tak ułożyć, żeby właśnie dojść do tej próbki, do tego źródła. W domu, w swoim własnym mieszkaniu można ćwiczyć nosework? No i to jest chyba też właśnie coś, co gdzieś tam myślę dużo osób zachęca do trenowania nosworku, zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym, jaki mamy teraz, no bo jest to aktywność, którą możemy robić w domu.
nie potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu, nie musimy mieć całego toru do agility, tak? Tylko wystarczą nam jakieś przedmioty, tak naprawdę to, co mamy w domu i tylko nasza wyobraźnia też nas ogranicza, co my tam użyjemy w tym treningu, ale jakby właśnie to może być wszystko to, co mamy gdzieś tam pod ręką. I fajny, ja lubię ten etap wynoszenia później z domu tego treningu w obce miejsce, gdzie właśnie takie psy też mało pewne siebie, bo wspominałaś o tym budowaniu pewności siebie. To jakby dla mnie też ważnym takim elementem jest to, że później wchodzi pies tak jak tutaj w obcą przestrzeń, gdzie są często ludzie, sędzia na zawodach i robi swoje. To sprawia, że gdzieś tam zamyka się na te inne rzeczy, jest skupiony na zadaniu. Fajnie go to wtedy też otwiera, buduje. Często też, znaczy wiele razy obserwowałam takie przypadki, że psy dopiero jak znajdą próbkę, dostaną nagrodę, orientują się, że jest coś strasznego na tym ringu. Coś, czego wcześniej jakby były tak skupione na tym przetwarzaniu zapachu, że wcześniej tego nie dostrzegały, nie? A tutaj nagle jakiś tam właśnie taki, to może być jakiś, nie wiem, kruk, tak? Ten sztuczny ptak, nie? Gdzieś tam na ringu i pies dopiero jak znajdzie zapach, to potem patrzy, że o Boże, co tu jest? Albo zdarzało mi się na przykład mieć w terenie i była taka ta kratka, wiecie, taka odpływowa. Tak. Psy nie bardzo lubią nie łapkami po tym chodzić. I też mi się zdarzało, że psy wchodziły na ring bez, nawet nie wiedzą, że to jest. I jak miały zejść z ringu, to nagle było, że o Jezus, ja nie przejdę, tak. Nie? Że bo coś tam jest. Czyli ta motywacja do szukania. Tak, jest na tyle silna, że wtedy faktycznie się gdzieś tam zamykają na te straszne bodźce, które i też trochę są. Się oswajają, bo jednak trochę trzeba pojeździć, potrenować w różnych miejscach, aktywizować też pomocników, którzy czasem coś ułożą, więc siłą rzeczy to jest pies bardzo nabiera. Ważna ta generalizacja tych miejsc, bo jeżeli ktoś trenuje tylko w swoim domu, i w domu pies robi wszystko, jest, nie wiem, elementy klasy drugiej i potem nagle jedzie na zawody, na zerówkę i się dziwi, że jego pies nic nie robi. No ale właśnie, jeżeli ma z tym problem, a jest psem lękowym, no to będzie mu bardzo trudno później, a zawody no to są takim miejscem trudnym, bo jest dużo innych psów, ludzi, zapachów gdzieś tam innych w tym miejscu, także to jest też ważne, że możemy robić się w domu, Ale żeby właśnie fajnie wychodzić też później, tak. Podstawę sobie wyrabiamy w domu, ale właśnie musimy pamiętać o tym, żeby też trenować w innych miejscach. Praktycznie to niekończąca się miał zabawa, prawda? To za pierwsze pytanie. Tak, ale podoba mi się to w tym sporcie, że taka trochę niekończąca się zabawa, dlatego że tak jak nawet w ten weekend dołożyłyśmy moim psom chociażby tak zwane zwodnicze zapachy, czyli gdzieś tam ziarenka kawy, których nie powinno oznaczyć, czy liść laurowy, zdaje się. Oregano. Tak, też więc jakby takie, czy sierść owcy, w sensie wełna owcy, czy tam może być sierść kota, więc naprawdę różne takie właśnie podpuchy, a jednocześnie też później wprowadza się wielokrotne. Tak, no dużo takich elementów, które potem, które właśnie podnosimy jakby sobie, tak, tą poprzeczkę sobie podnosimy, tak, że super, można trenować kilka lat i jakby cały czas są elementy, których jeszcze nie zrobiliśmy i jeszcze cały czas mamy te wyzwania. Czy nawet właśnie to, pamiętam jak dla mnie bardzo trudnym elementem było, gdy trenowałam sama, zawsze wiedziałam, gdzie jest ukryte i oczywiście na początku ta wiedza jest bardzo zawsze potrzebna, tak, żeby tak, móc szybko psa zamarkować, nagrodzić psa. Tak, tak, czy tam gdzieś naprowadzić, a później właśnie ktoś mi zaczął układać i taka panika, Boże, nie kontroluję, tak, nie wiem, muszę tak, zaufać psu. To jest najtrudniejsze, żeby tak właśnie, że trzeba zaufać psu, że my nie wiemy, gdzie to jest. To jest taki duży szok. To jest chyba taki pierwszy duży szok dla przewodnika. No i potem jest taki duży szok, myślę, w tym, jak nie wiemy, ile tych próbek jest. To kolejne, czy jak się przechodzi do klasy drugiej i my nie wiemy, czy na tym ringu jest jedna próbka, czy dwie, czy pięć. Kiedy skończyć, czy jeszcze prosić tego psa, żeby coś sprawdził. To jest taki właśnie duży szok. Miało być krótko, więc może przejdźmy do drugiego pytania. Jakie klasy? Tak powiedz może troszkę o zawodach, żeby ktoś, kto no znowu nie wie co i jak, wiedział, że aha, są testy i dopiero później jest klasa taka, taka, taka. Tak troszeczkę, bardzo króciutko. Żeby wystartować w zawodach, to właśnie trzeba mieć znane testy zapachowe. Testy polegają, jakby celem tych testów jest to, żeby sprawdzić, czy no, pies ma tą świadomość zapachu. I po prostu wyglądają w ten sposób, że jest 10 takich dosyć dużych puszek,
W jednej jest schowany zapach, zdaje się, z tych poszczególnych zapachów oddzielnie, czyli jest no albo w jednej cynamon, albo pomarańcz, albo goździk, 9 jest pustych. No i są jakby 2 minuty na to, żeby przewodnik zgłosił sędziemu alarm. Czyli jakby jeżeli podejrzewa, że, czy uważa, że w tej puszce, którą pies wskazuje, jest ten zapach, no to, to po prostu informuje o tym sędziego. I jakby właśnie zdanie testu z cynamonu jest takim warunkiem koniecznym, żeby można było wystartować w zawodach. Zawody dzielą się na klasy i na kategorie. I to właśnie znowu jest zaczerpnięte z tej pracy psów w służbach, bo w służbach też psy mają przecież różne zadania, prawda? Przeszukują nasze walizki na lotnisku, więc mamy kategorię przedmioty. Czy przeszukują właśnie jakiś tam, nie wiem, magazyn w poszukiwaniu narkotyków, czy tu były jakieś narkotyki przechowywane, albo są. No więc właśnie mamy kategorię przedmioty, mamy pomieszczenia, pomieszczenia, pojazdy i teren. Czyli kategoria to jest jakby rodzaj przeszukania, rodzaj ringu. No i oprócz tego właśnie mamy klasy, które wyznaczają nam poziom trudności, czy poziom zaawansowania zespołu. No jest klasa 0, ta taka tylko z cynamonem. Tylko z cynamonem, dokładnie, jest jedna próbka, ona jest dostępna. Tych przedmiotów też jest mniej, no bo jest 15 na przykład, tak, jeżeli mówimy o kategorii przedmioty. Potem jest klasa pierwsza, w której mamy już 2 próbki albo 3. I dochodzi do tej pomarańcza, czyli wtedy na przykład na ringu są, jest cynamon i pomarańcza, albo 2 cynamony i pomarańcza gdzieś tam schowane. I mogą być właśnie rozproszenia, jak czyli te zwodnicze kawy. Zapachy, jak na przykład gdzieś tam schowane właśnie ziarenko kawy. Potem jest klasa druga, no i tutaj właśnie dużym takim przeskokiem jest to, że przewodnik nie wie, ile jest próbek, bo jest od 1 do 5. Więc może być 1, może być 5, my nie wiemy, ile jest i to my też decydujemy o tym, kiedy schodzimy z tego ringu, kiedy uważamy, że już nic nie te ma. Te ringi są większe też? Wielkość nie ma takiego znaczenia, ale no najczęściej tak. Chociaż małe pomieszczenie może być bardzo trudnym pomieszczeniem. Nagromadzenie. Bo jest tak, te cząsteczki jakby wtedy są wszędzie. No i też są oczywiście zwodnicze zapachy w tej klasie drugiej, już takie trudniejsze, bo to może być tam jedzenie schowane albo zabawka na przykład. No i jest klasa trzecia, tutaj również i w klasie drugiej jeszcze dochodzi nam ten trzeci zapach, czyli goździk. Jest klasa trzecia, taka duża różnica między 2 a 3 jest taka, że w klasie trzeciej może w ogóle nie być zapachu, czyli pusty mamy taki ring. Pusty, tak, pusty ring, że nie ma, czy na przykład mogą być, nie wiem, same zwodnicze zapachy, a nie ma żadnej próbki. No, czuję wyzwanie. To jest mega wyzwanie dla psa i dla przewodnika. I jakbyś mogła jeszcze powiedzieć o historii psach, którym pomogło, w sensie tak ze swojej tutaj strony jako trenera, sędziego, jak właśnie widzisz, już troszeczkę opowiedziałaś, że reaktywnym, że niepewnym, lękowym. Ale coś jakby tak więcej, może masz jakąś taką historię fajną, jakiś przykład? Mam dużo takich historii i to mi zawsze bardzo wzruszają takie historie właśnie psów, które tak bardzo się otwierają i ja bardzo lubię, jak przychodzi do mnie taki pies właśnie lękowy. Jest to trudne, te treningi są na początku bardzo trudne, ale bardzo fajnie widać, jak te pieski się otwierają, no i jak się zmieniają. I tak samo to też widzę sędziując, nawet przez sam fakt, że ludzie jeżdżą z tymi pieskami na zawody i one też się jakby ogarniają, obywają z tą, tak, z tymi sytuacjami i idzie im coraz lepiej. No i tak samo właśnie też no, mam dużo takich psów, które nosor bardzo często jest zalecany przez behawiorystów jako taka forma terapii. Wsparcia, tak, jakby terapii, oczywiście nie z zastępu behawioralnej, ale właśnie takiej jednej z form terapii, więc mam dużo psów z jakimiś problemami behawioralnymi i bardzo fajnie widać te zmiany. Bardzo Ci w takim razie, Sylwia, dziękuję i teraz przejdziemy sobie do drugiej części dla Akademii, także bardzo dziękujemy bardzo. Za uwagę i przechodzimy dalej.